Taki McMuffin. Ej, nie wiem, który to już raz. Ale oba psy kocham, no. Good shit. Ej, nie wiem, który to już raz, kiedy muszę iść prosić o ściszenie muzyki rano, bo mam pobudkę. I który to już raz po prostu, że ja tam idę i krzyczę po prostu z całych płuc. Jest co? Nie słyszę! I pan stoi, piłuje i słucha muzyki na full. No ja wiem, że on nie słyszy, bo on w takim hałasie to on już na pewno ma uszkodzony słuch, ale no... I nie wiem dlaczego, skąd się bierze taki pomysł, że... Nawet wiecie, jakby to nie było tak bardzo głośno, żeby mnie to budziło. Ale że ja mam ochotę słuchać tej muzyki. Już nie mówiąc o tym, że wiecie, jak latem tak to było, były otwarte okna, to ja w ogóle mogę dostać strajka na YouTubie za copyright, za muzykę, nie? Taką. I to, kurwa, to są poważne rzeczy, nie? Bo to... Hello. Ale pomijając to wszystko, to nie wiem, może ja nie mam ochoty słuchać Radia Z. Od 6 do 18. Czy tam RMF, czy czego oni tam słuchają. I tu już jest kolejny pan i kolejny raz i właśnie ja idę i krzyczę. Co? Nie słyszę pani. A jak to powiedziała moja terapeutka, wszystko rozwiązałyby słuchawki. Ludzie, jak chcecie sobie słuchać muzyki, to używajcie słuchawek, naprawdę. I tak teraz ta muzyka tak gra, że ją tu słyszę przy zamkniętych drzwiach, nie? I szczerze, na przykład mnie to wkurza, bo ja słyszę takie rzeczy i mnie to denerwuje. Już mówię. I jeszcze tam robią plażę, więc koparka jeździ codziennie i no ją słychać. No ale to wiadomo, jakieś tam piłowanie, kosiarki, to ten, wiecie, ja z tego miałam bekę, ale to nie pójdę nikomu zwrócić uwagę, no, narzędzia hałasują, no to nie ma mocnych, ale z tą muzyką ja wiem, że wy mi tu napiszecie, bo jak ja mówiłam o tym na TikToku, to przecież, o co ci chodzi, czy wyprowadź się na koniec świata, no i właśnie dlatego my w Polsce mamy takie życie, jak mamy jakichś sąsiadów, jakie mamy, bo jest od razu nie podoba ci się, to się wyprowadź w ogóle na, kurde, na Grenlandię. Tam będziesz miała cicho, nie? Już jak ktoś coś powie, że mu przeszkadza, to o co ci chodzi, nie? No, ale... Kocham takie płótki, kocham to. Kocham właśnie ludzi, którzy nie kumają. No, mówię, no, każdy ma ochotę słuchać tego, co ty, nie? Już nie mówię nawet, czy na cały regulator, czy nie, no, ale to słychać. Mówię, jak ja bym chciała teraz wyjść povlogować przed domem, to bym nie mogła, bym się bała, bo to wiecie co, YouTube robi tak, że już znałam przykłady kanałów, które nie wiem, gdzieś tam było za nie do końca ściszone radio w samochodzie i po prostu YouTube gdzieś tam wykrył tą linię melodyczną, bo są specjalne automaty, które wychwytują i ktoś dostał bana albo jakiegoś czasowego bana, albo tam jakieś ostrzeżenie za złamanie ten i wiecie, no...
A ja już mam takie ostrzeżenia, bo jak zaczynałam, sobie podkładałam Rianę pod pierwszy film sobie, który wrzuciłam, podłożyłam Rianę, bo kiedyś tak się robiło, nie? No, więc... Apel do wszystkich. Słuchajmy muzyki na słuchawkach, jak tylko to możliwe. I do młodzieży, która mnie ogląda, bo czasami widzę młodzież idącą z głośniczkiem. Ja kumam to, naprawdę, też byłam młoda i w ogóle. Ale wiecie, czasami to jest tak, że to nie jest czyjaś zła wola. Ja nie jestem naprawdę jakąś upierdliwą sąsiadką, to ja z wami się mogę pośmiać, że tam kosiarz i pilarz i tak dalej, ale właśnie wiecie, nigdy nie pójdę zwrócić uwagi, no bo mimo, że mi to przeszkadza. No ale na przykład muzyka dla mnie, jako dla youtuberki jest, kurde, jest problemem, nie? Nie wiem też, że na przykład dla mnie, jako dla człowieka jest problemem. Ja dlatego nie słucham muzyki, nie włączam, nie wiem, nie oglądam telewizji, nie puszczam nic w tle, bo dla mojego zdrowia psychicznego jest potrzebne to, żeby mieć spokój, żeby nie mieć dodatkowych bodźców, szczególnie na przykład teraz, jak się źle czuję. No też pobudki takie nie są mi potrzebne, bo jednak lepiej bym się czuła, jakbym sobie jeszcze pospała, tak to już nie, bo mnie wkurzy, że tam muszę się ubrać i w piżamie iść i ten. I tak dzisiaj pan był okej, okay, bo dwóch poprzednich było, no ale w ogóle tak wrzeszczy, że sam się nie słyszy, ale to przecież cicho jest. No. Także witajcie w nowym vlogu. No, z logą już zeszłam na siku, bo Ruzia nie wstała. Czy gdzieś tu? Gdzie tu jest Ruzia? Chodź. Chodź. O Boże, jaki ciepły, zaspany pies. Idziemy troszkę nad jeziorko. Chociaż właśnie nad jeziorko też średnio jest taki hałas, bo jest dziko w parku. No więc ja się boję, że gdzieś psy pobiegną, bo już raz Lola pobiegła się do pana cieszyć właśnie tam, który sadził rośliny na plaży. No czy panowie mili, nie mogę, naprawdę nie mogę nic powiedzieć. I pan się cieszył do Loli, no ale wiecie jak to jest. Ale łapki się spociły w nocy, śmierdzące, tak? No może pójdziemy, w ogóle słoneczko wyszło, nie miało dzisiaj być ładnej pogody, jest ładnie. Ale łapki śmierdzą, o Loluś, chodź. Loluś też. Loluś zazdrośnie. Tak, idziemy się przejść. Idziemy się przejść, pójdziemy. Trochę, może na pomost pójdziemy, co wy na to? Tak, idziemy na pomost. A właśnie obejdziemy dom zobaczyć. Ale teraz otwieram okiennicę, nie widziałam, żeby coś spadło, ale wczoraj ten huk był taki. Loluś, nie ma smaczków. To jest, smaczki tam leżą. I Lola próbuje drapać. Piesek jest na diecie, wiesz? No. Piesek musi schudnąć, bo piesek, powiem ci, w to lato tak, no, dołożyłaś do pieca, że teraz odchudzanko. Powiedz, no. Nie wiem, ile nawet jest stopni. A, jest 12,6, to chyba ja po prostu rozgrzana muzyką tak stwierdziłam, że jest ciepło. O, o. Nie skacz po Loli, dobrze? Bardzo cię proszę. Czemu ci się nie chce siku? Czemu ci się nie chce siku? Czemu ci się nie chce siku? Super mieć takiego psa, co to po prostu do 12 może nie wychodzić. No. Super. Nie wiem, jak to możliwe. Macie takie psy? Serio, ona do 12, czasami do 13 i ona nie wychodzi. Ja wcześniej to chodziłam po domu, czy gdzieś nie jest nalany. Nie, ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję. I lepiej leżeć ciepłym tyłkiem w łóżku, niż moczyć łapy na trawie, tak? Bo wcześniej tak nie było. Znaczy, też ona tak robiła, ale już nie tak. Teraz jak zaczęło być, wiecie, chłodniej i rano jest mokra trawa, no to się nasiliło. Już codziennie. Muszę ją dosłownie wynieść po prostu na spacer, powiedz, tak? Muszę wynieść sikulca.
Dobra, wstajemy. Wstajemy. Zobaczcie, jaka ładna pogoda. Miało być brzydko, ale słońce świeci. Tutaj panowie robią plażę. Jak widzicie, będzie taka zagospodarowana. No. A my idziemy na szybki spacer nad jezioro. Gruzia bardzo coś protestowała, ale się dała w końcu wynieść. I już idzie. No zobaczcie, jakie piękne słońce. Super. Kto się tak awanturuje, co? Chodź, Laluś, chodź. No chodź, już nie będzie cię gryzła, chodź. Dobra, wróciłam ze spaceru. Jestem znowu w piżamie. Zajebiście wygląda ten różowy t-shirt. On jest z działu męskiego H&M. Kupiony XXXL chyba, 3XL. No. I do tego spodnie z Primarka. Powiem wam tak, jak wrócę do Łodzi, to może nie pierwsze co zrobię, bo pierwsze co zrobię, to zamówię chyba McDonalda. Albo no, coś zamówię i zrobię kąpiel z chlorkiem magnezu. Naprawdę kocham ten domek i kocham tutaj być, ale czasami to jest takie wymagające. No nieważne. Ale właśnie pójdę do Primarka i kupię sobie dużo takich właśnie męskich, wielkich t-shirtów, bluz i pełno ładnych spodni piżamowych, bo w ogóle powywalam wszystko to stare, co mam i kupię sobie wszystko nowe. Wszystkie, chodzi mi o ten, o piżamy. Raz na jakiś czas robię taki, znaczy no nie wszystko, no to co tam ostatnio pokupowałam, to nie, ale te wszystkie jakieś starsze rzeczy, które mam, to out i ten i takie wielkie bluzy i więcej sobie kupię tych spodni męskich, bo kocham, po prostu to jest mój ulubiony dres, te męskie spodnie. No więc będzie shopping w Primarku i nie wiem, co roku sobie obiecuję, że nie wiem, że zrobię sobie jakąś przerwę. W zeszłym roku sobie też obiecywałam, że jak wrócę z Mazur, to zrobię sobie przerwę, taką wiecie, że się zaszyję, nie będę w ogóle się do nikogo odzywać, z nikim gadać, vlogować, nic wrzucać. Jak już wiecie, tak kiedyś naprawdę można było śledzić moje życie na Instagramie, tak trochę na bieżąco, teraz już tego nie robię. Z wielu powodów. Szkoda, bo ja lubiłam się dzielić. Ale Evil Eye is real. No, nie, no jakoś, nie wiem. Mam wrażenie cały czas, że potrzebuję się zakopać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, nie? I być w ciszy sama ze sobą, jeszcze bardziej. Cały czas mi się wydaje, że no nie, teraz to już jest po prostu cisza, odcięcie i w ogóle. Cały czas mam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, no. Tylko problem jest taki, że ja nie mogę jakoś tak dłużej. Nie wiem, dziwne mam jakieś, słuchajcie, myśl. Co się stało z tą szufladą czerwoną? W przyszłym roku też właśnie tą szafkę tutaj to całą schebluję i ten, i albo pomaluję lakierem, albo nie wiem, coś tutaj zrobię. Już naprawdę nie mogę na nią patrzeć. No, przydałaby jej się odnowa. Mówię o tej, w ogóle
kuchni by się przydała od nowa, ale to kuchnia to nawet nie jest na przyszły rok, tylko jeszcze na przyszły. Ja po prostu nigdy nie będę mieć żadnych oszczędności, bo po prostu wszystko co odkładam to ten domek. Serio, no powiem wam, że dawno, od czerwca właściwie to nie odłożyłam żadnych pieniędzy, a wcześniej wszystkie, które odkładałam od października, no to poszły na te remonty, co tu były, nie? No, także... Ale wiecie, ja to tam nie żałuję, zarobi się nowe. No tak jest. Akurat wiecie, w domek to... No, a jeszcze wiecie, na przyszły rok, jak już ten zrobią remont, trzeba będzie jeszcze te sprzęty wszystkie pokupować i tak dalej. Zaprzątałam sobie łańcuszek, dobra, później to rozplączę. No, zrobię sobie kawę i zaraz mam terapię. Powiem wam, że ostatnio na terapii ciężkie rzeczy przerabiam, wiecie, ciężkie rzeczy. No, ale naprawdę będę zawsze powtarzać i tak, że to jest najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, żeby iść na terapię. To naprawdę zmienia życie. Polecam wam bardzo. I wiele z was mi mówi, że dzięki mnie poszło na terapię i to jest naprawdę, słuchajcie, najlepszy influence marketing, jaki mogłam zrobić. Jak macie ochotę, to napiszcie w komentarzu pod spodem, jeżeli to też jesteście wy. No. A jeszcze właśnie chciałam coś powiedzieć, słuchajcie, cały czas ktoś mi kupuje komentarze pod filmami. I teraz są takie komentarze, że na przykład są jakieś cztery amerykańskie, angielskie, no, amerykańsko brzmiące dla mnie imiona, że na przykład jest Andy, Macy, Gracie, John, nie? I są takie komentarze. No i ja to kasuję, ja to już też zgłosiłam do YouTube'a, ale mam prośbę, że jakbyście widzieli takie komentarze, które pod moimi filmami, które wyglądają na spam, właśnie, jakieś takie, wiecie, dziwne, to jakby się wam chciało, to zgłaszajcie je, dobra? Bo wtedy YouTube też będzie widział, że widzowie widzą, że to jest spam i ten... no, zgłaszajcie proszę te komentarze. Ja też będę je ten... będę je ukrywać, żeby te konta blokowali, wiecie? No nie wiem, kto ma takie mądre pomysły i komu się nudzi, kto ma za dużo pieniędzy, no ale... Spoko. No, dobra, idę się przygotować do terapii. Zobaczcie, zostawiłam wiewiórce wczoraj na talerzy pół orzeszki. Pełny był, jest wybrane. Ale nie wiem, czy pałona, czy myszki. Też myszki chyba mogły sobie wziąć. Natomiast pestek dyni nie zabrała. Z fotela. Ja właśnie skończyłam terapię. Popłakałam sobie. No. I ten, czas napalić w kominku, już się chłodno robi. I w ogóle chyba będzie padać. Rano było takie ładne słońce, jak byliśmy na spacerze. A teraz się tak zaczyna chmurzyć i znowu wieje. Na pewno nie tak jak w nocy. Jest jakiś taki wiatr. O, i widzicie, zachmurzyło się. Dobra, słuchajcie, będę robić babkę ziemniaczaną z tych gotowych ziemniaków, nie surowych. Zobaczymy, jaka wyjdzie, taka wyjdzie w Thermomixie. I robię jak zwykle po swojemu, więc najpierw tutaj mam boczek. Taki boczek i cebulę i wkładam do airfryera. Tak stoi tu miska, wiem jak to wygląda, ale nie mam blatu. I powiem wam, że ta cebula albo boczek upieczony w airfryerze... kocham ten sprzęt, naprawdę kocham ten sprzęt, słuchajcie. Nawet do, słuchajcie, do rosołu.
jak chcecie sobie opiec cebulę, to w airfryerze, czy coś. O, i widzicie, jak to fajnie wychodzi i boczek jest taki chrupiący, cebulka jest taka przypieczona, no i to potem hop do Thermomixa, do baby. Teraz mam dylemat, czy spróbować to zrobić w airfryerze, czy w piekarniku. A może spróbuję w airfryerze. No tak krzywo weszła ta foremka, ale weszła. Co myślicie? Szkoda, że nie możecie mi dorać. Dobra, robię w airfryerze. Dobra, nadszedł ten czas w roku, że już nie piję zimnej wody i powiem wam, że to dużo daje, naprawdę. Biorę sobie Stanleya. Nalewam zimnej i trochę gorącej. I to robi dużą różnicę. Nie marznę. Nie wiem, lepiej śpię. W ogóle zupełnie inaczej mi się pije tą wodę, wiecie? Kartoflaka zaczęłam piec w airfryerze. To zaczął się palić od góry. Nie wiem, dałam na 200 stopni chyba. Trzeba by go było piec na mniejszej temperaturze, bo to jednak nie jest tak jak piekarnik, to szybciej się robi. Więc speniałam, wyciągnęłam go i włożyłam do piekarnika i teraz się piecze. Chyba będzie ok. No zobaczymy. Grzyby mi się jeszcze nie rozmroziły. Bo chciałam z nich zrobić trochę sosu grzybowego, więc dobra, na razie to zostawiam. Może mi się rozmrożą. Pozmywałam tutaj już wszystko po gotowaniu. Złożę sobie vloga i zobaczymy. Albo zjem samego tego kartoflaka, albo mam sos z papierka grzybowy w sumie, więc zobaczymy. No dobra, potrzebujemy 300 ml zimnej wody. Nie, chyba za dużo. Nie, bo ja dodam jeszcze śmietankę. Bo wiecie co, w Thermomixie zagotowałam część tych zamrożonych grzybów, żeby je, wiecie, rozmrozić, więc je zagotowałam i rozdrobniłam. I teraz może dodam, słuchajcie, śmietankę 18, jedną całą na taki ten. O. Dobra. Muszę wynieść śmieci. I dodam do tego, jeżeli ktoś się oburza na ten, na gotowe płatki ziemniaczane, to niech nie patrzy. Ja normalnie tak nie robię sosu, robię go sama, ale kupiłam taki, chcę wypróbować i dodać po prostu. Nie dodawałam też cebuli tym razem, bo już w tym, w babce ziemniaczanej, czy tam w kartoflaku, czy jak to tam zwiecie, jest cebula i boczek. Więc już tym razem do sosu nie dodawałam, bo zazwyczaj dodaję. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to będzie dobre? Myślę, że tak. I tak wiem, że to nie jest najzdrowsza opcja. Nie bierzcie przykładu ze mnie. W ogóle najlepiej nie bądźcie jak ja, a wtedy będziecie szczęśliwe, jeżeli wam się nie podoba to, co robię. Pierwszy raz zmiksowałam grzyby. To jest trochę barbarzyństwo, moim zdaniem, ale no wyszedł taki sos. Taki prawdziwy szary sos grzybowy. Ej, ale pyszne to wyszło, tylko totalnie za mało słone.
No. Musi być bardziej słone. Ja teraz. Jest takie szare, wygląda jak jakaś zaprawa. Dobra, ale jeszcze to zmiksujemy raz, żeby się dobrze wymieszało. Ostatnia próba, już teraz musi być dobrze. O my god. To będzie pierwszy. Dobra. A teraz jeszcze, uwaga, na wasz oczek wyjmuję kartoflaka. On tu już nawet trochę wystygł. Tak jak mówiłam, jednak jest gorący. W tym airfryerze troszkę się przypiekł. Ale no dobra, przestawię kamerę, żeby wszystko było widać i razem to stestujemy. Ależ tu. Trochę wyszczerbioną i zafarbowaną od grzybów, ale jest czysta. Nóż do chleba użyję. Więc jak to zrobić, żeby to wyjąć? Może on by wyszedł z tej foremki? Jakoś. Tak, mam wrażenie, że jakbym ją rozcięła, to on by wyszedł. Ale czy to jest dobry pomysł? Czy to mi się nie rozpadnie? Ja bym miała ochotę go tak, wiecie, całego wyjąć. On wygląda nawet, jakby dał radę tak wyjść. No, hop! Jej! No, dobry, dobry. Ładny kart. O, wow! O nie, a nie widzicie, macie zły... kadr. Dobra, tak. No dobra. Patrzcie na to. Aha, mój pierwszy. To nie jest kartoflak, sorry, to jest papka ziemniaczana. Czy to jest upieczone? Chyba tak. Chyba mógł jeszcze, ale dobra. No, mógł jeszcze posiedzieć. Chyba w piekarniku, ale dobra. Mogłam to na głębokim talerzu zrobić, nie? Dobra, i teraz zrobimy to tak artystycznie, żeby było. Czy to jest ładnie? No powiedzmy, słuchajcie. Przepraszam, mogę tu usiąść? Dobra, słuchajcie, test smaku. Ten nie wiem dlaczego mówię kartoflak, baba ziemniaczana, jak wy na to mówicie, bo każdy ma inny przepis, ale nazwę. Jeszcze go włożę do piekarnika, ale właśnie ten piekarnik jest taki, no on się piek i w airfryerze i ten godzinę, ale dobra. O, jest takie zajebiste. Ale pyszne. Pyszne to wyszło. Naprawdę. Oh my god, ale się jaram. Nie sądziłam, że to mi wyjdzie takie dobre. A to w sumie dosyć łatwa potrawa do zrobienia.
Oj, normalnie. No dobra, ja już pozmywałam wszystkie naczynia. Wymyłam sobie jeszcze Thermomixa, airfryera. Tutaj mam sos, który musi wystygnąć, pójdzie do lodówki. Tutaj upiekłam jeszcze tego kartoflaka, bo on był taki surowy w środku, troszkę się przypiekł, no ale myślę, że będzie nadal dobry. No i wymyłam kosz Thermomixa, tutaj wszystko, no widzicie, tu mam małą suszarkę, więc tak to wygląda. Wszystko pozmywałam, powiem wam, że zajebisty jest ten, jak on się nazywa, Daddy, do mycia naczyń, mega, to w ogóle tak doszorowuje. Ekstra. Tu mam jeszcze takiego i mojego grzybka do mycia rąk. No, umyłam też zlew. I pieski śpią. A ja, słuchajcie, zaraz zrobię sobie herbatę i zdemoluję te wczorajsze pączki z biedry wedla. I będę oglądać Tarota na YouTubie. Tak. It's Friday then. Na, na, na. Mój piątek. Lola, idziesz na imprezę? Lola? Ruzia? Żartowałam, żartowałam. Bobki. Wy to byście chciały gości, wy to lubicie gości, nie? No, lubimy gości, powiedz. Jak ktoś przychodzi, to Lola bardzo lubi. Ruzia lubi, jeżeli to jest płeć męska. Tak? No. Zdrajcy mały. Zdrajce mały. So for you, Pisces, your biggest challenge for the month of October. Chowamy do lodówki, będzie miejsce trochę. Używam tych ampułek. Nie wiem, czy widzę jakąś różnicę. Były drogie, kosztowały 300, podobno są jakieś super. I zgubiłam albo wyrzuciłam do śmieci ten, wiecie co, ten taki dziówek do nalewania, więc musimy żyć tak. Wzięłam prysznic, chociaż bardzo mi się nie chciało, nie wiem, to jest dziwne, bo zawsze na to czekam. W ogóle zaraz jaką mam fajną koszulkę. Nie zgadniecie skąd? Zajebista, nie? No. Ja latem ją nosiłam jako sukienkę. I moja mama ma taką samą, bo pójdźmy razem na zakupach i w Primarku wtedy. I co jeszcze? No proszę.
proszę, patrzcie tą zabawkę, no przecież proszę bardzo, to jest dla was. Patrzcie. Ostatnio jest jakaś psia gra o tron u nas w domu i rozczeszę sobie włosy. Zwiążę znowu i chyba odpalę live'a na TikToku, nie na jakoś długo, ale odpalę live'a i nie wiem co mam obejrzeć. Zainteresowała mnie cała ta kultura mormonów dzisiaj. Czytałam, jest jakiś dokument na Netflix, więc może to sobie odpalę. Medytowałam, a dawno nie medytowałam. Do dźwięku mis tybetańskich. Jezu, jak zajebiście. Muszę jakoś to w swoją rutynę włączyć. No to jest niesamowite. A jakoś ostatnio tego nie robię. W ogóle, wiecie co, jak przyjeżdżam na Mazur, to mi się rutyna jakby rozpada. Nie wiem dlaczego. Tutaj tak jakoś dziwnie nie umiem się ogarnąć. Zrobimy koczek. No. Pięknie. Idę robić live'a. Ruziu, musisz iść na spacerek. Jest 11. Musiałam wynieść psa. Chodź. Lola już była. Jest piękne słońce w ogóle. Ruzinku. No. Idziemy na spacer. Chodź. Chodź. A i w ogóle zobaczcie, widzicie to? Czy Rusia wróciła? Widzicie. Jak jest ładne światło, jak są otwarte drzwi. I jak się robi ciemno, no to akurat teraz to słońce z tej strony, to tutaj przez to okno trochę wpada, ale ogólnie jak tam będą dwa takie okna, to będzie zupełnie inaczej. Tak to, no to jest trochę ciemno. Kurde, biję się z myślami, wiecie, na co mam ochotę? Na tego chemicznego, cukrowego pączka z mango z Biedry. Zastanawiam się, czy jechać. 17 stopni, nie za ciepło, będzie mi zimno na rowerze. Ale to jest takie dziwne, ale przed chwilą byłam otworzyć okiennicę w Japonii. I w spodniach od piżamy, nie? No. Nie wiem, zrobię sobie kawę i pomyślę. Dobra, jadę. Kupię sobie może jeszcze ziemniaki na kartoflaka, bo sobie może zrobię jeszcze jednego, jak już jadę na zakupy. W ogóle jak ładnie wygląda moja buzia. Jestem zadowolona z mojej... No. Nie chcę mi się jechać. Ale nie wiem, co mam. Coś mi się chce tego pączka. A jest weekend. Muszę zrobić sobie śniadanie. Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie jadę po poczki.
Wybierz formę płatności. Cześć, Ruzik. O, i kurde, zapomniałam kaki kupić. No. Nic, Ruzia, nie przypomniałaś, tak? Chodź do mnie, kotek. No chodź. No cześć. No cześć, tęskniłaś za mną? Tęskniłaś? Chodź. Musimy kółko zrobić. Chodź. Cześć. No już jestem. Już jestem. Już jestem, no. Jestem już. Babuś mój. Mój babuś mały. Tak, czekałam na panią. No dobra, jestem. Słuchajcie, popełniłam wielki błąd, bo jak się stoi w słońcu, to jest mega ciepło. Ale jak ja zapierdzielam na moim rowerze, to jest mega zimno. I zmieniłam kamizelkę na kurtkę i tak zmarzłam. Ale i tak chcę jeszcze pieski na spacer zabrać, bo jest przepięknie. No piękne słońce. W ogóle już widać powoli, jak żółkną liście. To dosłownie tak wczoraj się zaczęło. Było zielono i nagle tu jak patrzę, to już takie żółte liście. Dobra, słuchajcie, byłam w Biedrze. Moja weekendowa ekstrawaganza. Jeden pączek. Drugi pączek. Ktoś mi mówił na live, żebym spróbowała sernika baskijskiego. Oj, trochę go rozwaliłam, więc no nie mogłam odmówić, nie? No przecież, nie, czekajcie, to będzie do lodówki. I w ogóle, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale prawie wszystkie słodycze mi się skończyły. Prawie. Więc wzięłam, słuchajcie, to pewnie będzie okropne, ale nie wiem, z jakiegoś powodu miałam ochotę. Mam na jakieś, w ogóle, wpadłem na jakieś ciasta, właśnie jakieś pączki, ciastka, a nie chce mi się piec, więc... No wzięłam tak, na pewno jeszcze raz zrobię tego, jak się nazywa? Kartoflaka, babkę ziemniaczaną, więc wzięłam ziemniaki i wzięłam boczek. Bo coś, myślę, że teraz będę, to będzie moje ulubione danie. I co? Czekajcie, wór cebuli wzięłam. No bo to potrzebne, czy do grzybków, czy do kartoflaka. Czekolady były, słuchajcie, tam 3 za 2, więc wzięłam takie milki i taką z okienkiem. I jeszcze moją ulubioną Ritter Sport. Chociaż nie wiem, co mi się stało w ogóle. Przestały mi smakować różne słodycze, które wcześniej jadłam. Nie wiem, jakoś idę na ten dział ze słodyczami i nic mi nie pasuje. Właśnie do te pączki i ten. I wziąłam coś takiego, patrzcie, bekon do jajecznicy. Taki w słoiczku. Mam ochotę w ogóle na taką jajecznicę, może jutro sobie zrobię. Dzisiaj chyba zrobię sobie tosty w airfryerze z jajkiem sadzonym. Spróbuję, żeby to wyszło. I to wszystko właściwie. Tylko tyle. No. Pochowam to, troszeczkę się zagrzeje. Idę z pieskami. Torba jest super. Jak spotkacie, sobie kupcie. Zdejmijmy obroże, chodź. Chodź. Chodź, zdejmijmy obroże, chodź. Chodź, proszę, jaki grzeczny pies. O, i zobaczcie, i od razu Ruzia przychodzi też. Jaki grzeczny pies. Zdejmijmy obroże, tak? Zdejmijmy obroże po spacerku. Bardzo były grzeczne psy. Pięknie przychodzą zdjąć obroże. Brawo, tak. Brawo. No może się należy i jakiś... Może i coś tam skapnie, no. Proszę. I proszę.
mam pewien plan. Zobaczymy, czy to się uda. Zlewa z ust. O, tak. Patrzcie, mam coś takiego. Kupiłam to oczywiście w Biedronce kiedyś. I mam taki plan, żeby zrobić tosty. Tosty będą oczywiście z chochlandem po jednym plasterku i salami, nie więcej tego chochlanda. I szynka eksportowa Krakus. I żeby na górę, jestem ciekawa, czy to jest dobry rozmiar. Zobaczmy, mamy ekskluzywne, wysokiej jakości pieczywo. Tost maślany z Biedry, 3% masła. Tak. Proszę Państwa, jakby ktoś nie widział. Tak już... 4, dobrze. Kocham chleb tostowy. Naprawdę. To jest coś fajnego. Taki już jest... No on taki ma swoją świeżość za sobą, ale nieważne. Wiecie, co ja chcę zrobić? Żeby tak, tu włożyć, posmarować masłem szynka, ser, zamknąć. I na to, czy to by dało radę. I w airfryerze to zrobić. Boże święty. Szczepione. No, puść. Dobra. Ja nie wiem, czy to, wiecie, czy to nie wypłynie, nie? Trochę to jest małe. Jakby to tak, o, tym zrobić, wiecie. O, jakby, słuchajcie, zrobić tak. Jakby zrobić tak, to by to mogło, słuchajcie, się udać. Wiecie, o co chodzi? No. Dobra, spróbujmy. Ale fajne opakowanie. Jezu, wszyscy powinni tak robić. I to się zamyka, no. Bo wiecie co, te wszystkie takie to usychają, jak się nie schowa do pojemnika. Ale ekstra. Jeden serek. Drugi serek. I teraz dopiero chochland, bo on najlepiej skleja. On się tak rozstawia. Kocham ten ser. Tak. I tak. I teraz zrobimy, jak to było. Cicho. Tak. O, to się trochę rozpada, ale to nic. Może jednak, albo to chyba w drugą mańkę miało być, no nieważne. I gdzie jest to kółeczko? I teraz ja spróbuję w tym zrobić, właśnie nie wiem, czy dać od razu na to jajko. Może od razu tam na to jajko, nie? Właśnie nie wiem, czy jest to nożem i widelcem, czy da się to ugryźć tak? Ej, pycha. Tylko keczupu tu potrzeba. Ej, fajnie się to jajo zrobiło, wiecie? Przepraszam, proszę zejść. No, tylko potrzeba tu... Ej, pyszny ten to z airfryera. Ja pierdzielę. Taki McMuffin. Today we're going to be doing the reading on
on how your person feels. In this reading, I'm going to be taking a look at how this person is viewing you, how they feel about you, the actions they're likely to take. Medytowałam sobie, usnęłam. Pieski ze mną. I nic mnie nie budzą, już ciemno jest. Ciemno się zrobiło, tak? Ciemno się zrobiło. Kominek wygasa powoli. Oj, kiepsy. Zaspany, tak? Lola, chcesz siku? Loluś. Zobaczcie, jak Lola reaguje, jak Ruzia się do mnie cieszy. No tak, tak. No kocham cię tak bardzo, bardzo cię kocham, tak. Jezus, ale jakoś usnęłam i tak dziwnie skrzywiona i teraz mnie plecy bolą. Bolą panią plecy, no. Tak. Się śpi na pół siedząco. Powiedz. No. Zobaczcie, Lola, nic. Nie przyjdzie do mnie, ani nie ten. Loluś? Loluś, gniewasz się na mnie? Lola, chodź do mnie. Chodź. No chodź do mnie. Widzicie? No chodź proszę. Powiedz coś, Loli. Powiedz coś, Loli. Loluś. No nie obrażaj się. Chodź, daj buziaczkę. Chodź, daj buziaczkę. No chodź. No brzuszek pokazałaś, to już coś. Chodź, Loluś. Chodź do mnie. No chodź. Chodź. Już ciebie też kocham, chodź. Tak. Tak. Wiem, że jesteś zazdrosna o Ruzie, wiem, antałeczku mój. Ale o babcie kocham, no. O! O babcie kocham. Tak, moje dupeczki, moje, tak. Tak lepiej? No niestety tutaj z tym światłem. Na razie jest jak jest. Zaczęłam już schodzić skóra z buzi po retinolu. Jestem taka zaczerwieniona. Przyniosłam sobie, w ogóle przyniosłam sobie tutaj wszystkie kosmetyki, bo jakoś właśnie ich nie używam, ich nie mam w łazience. To jest serum Apis na opadające powieki. Jak już mówiłam wiele razy, nie sądzę, żeby działało na opadające powieki, ale fajnie nawilżę pod. Widzicie co, mam tutaj te płatki z DM-u. Właśnie ja nie wiem, dlaczego one się tak kleją. Spróbuję umyć, bo one tu były przyklejone, one są wielorazowe, nie? Spróbuję je umyć, żeby one się tak nie kleiły. A dobra, zszedł ten klej. I sobie nałożę krem pod oczy na te płatki. Naprawdę powiem wam, zajebiste są. Nie pamiętam, ile one kosztowały. Nie wiem, czy gdzieś takie można kupić. Są po prostu takie wielorazowe płatki bez produktu do waszego kremu własnego, nie? O. I teraz jeszcze tak zrobimy najpierw. Jeszcze nałożymy tak. To jest najlepsze na jakieś zaburzenia bariery hydrolipidowej albo właśnie takie rzeczy po zabiegach. To serum jest ok, ale krem to w ogóle jest. Boże, po tej drzemce nie mogę się wysłowić. O, ja szczypię mnie. No nie, to znaczy, że ja się będę bardzo uczyć. Dlaczego mnie to szczypie? Czy mnie to nie szczypało? Janda nałożyłam i szczypała. Chyba teraz mam fazę, że wszystko szczypie. Więc nałożymy dużo kremu. O. Au, au. Kurwa, to też szczypie. Ja pierdzielę. No. Jak się jutro obudzę złuszczona, to się zdziwię. No nic. Jak coś, to mam aptekę i mają nawet całkiem spory wybór różnych kremów, więc najwyżej pojadę sobie coś kupić. Jutro, nie jutro, jest niedziela, ale pojutrze. Dobra, nakładam ten krem. O. Ksiądz tak ciągnął za drzwiami i co? Nie dawałam im nic do jedzenia, to zawsze. Ciekawe. O.
I to oni pisali, żeby to nałożyć na płatek, bo poczekaj, żeby tu się chwilę na płatku wchłonęło i dopiero na twarz, ale nie będę tak robić. Cały czas jeszcze się klei dziadostwo. Tutaj od góry, nie? No ale dobra. Może za którymś razem się zmyje. O. I tak. Czy to można prezentację zrobić? Moja sexy piżama i mój sexy przypokój w kartonach. No, dobra. Teraz to ja nie wiem, o której pójdę spać po tej drzemce. Nie planowałam tego już w ogóle ostatnio. Nie pamiętam, to jest pierwsza drzemka od 2 miesięcy. A ja wcześniej miałam taki burnout, że o 15 padała, 15:30 to ja padałam. I jakoś to mi się wszystko unormowało. Udało mi się już uniknąć drzemek i dzisiaj nie wiem, chociaż nie byłam zmęczona. No, dobra. To może jakaś przekąska weekendowa. Myślę o lodach i popcornie. Good shit. Jest 21, a ja jem mojego kartoflaka. I wiecie co? Miałam go podgrzać. Ale zajebiste to jest zimne. Ej, zajebiste to jest. Ja będę sobie to częściej robić. Czekajcie, damy trochę sosu. I zjem na zimno. Nie wiem dlaczego. Jakoś na zimno mi smakuje. Najwyżej sobie tam podgrzeję jeszcze, ale... Ej, to jest super danie. Takie, że wyciągniesz, masz gotowe. A może jeszcze... Ej, ten sos też zajebisty. Ale mi ostatnio rzeczy wychodzą. Dzisiaj te kostery mi też pyszne. I będę oglądać Odwilż, drugi sezon. Zobaczcie, jaki jest piękny. Księżyc. Niedługo będzie pełnia. Zwykle w aparacie tego nie widać tak dobrze. Jest tu między drzewami, ale... I są gwiazdy, ale tego też nie zobaczycie. O! Teraz go widać, ale się przez chwilę wyostrzył, co? Piękny. My idziemy Odwilż oglądać. Mam tutaj całą podłogę i jest czyść.